I tak, miałem już kiedyś filmik nagrany na temat ceny sterydów w Egipcie. Teraz robię coś takiego samego, tylko jeżeli chodzi o Tajlandię. I pokrótce wygląda to tak. Możemy kupić jedyneczkę 1 mm firmy Bayera, czyli nie. Wszystko, generalnie wszystko kupujemy w aptece, tak? Czyli nie mówimy tu o żadnych podróbkach. I taki Bayer kosztuje jedynka 1 mm 250 tajskich batów, czyli taką jedyneczkę kupujemy sobie za 31 zł. Nie jest to cena niska, no ale musi kopać nieziemsko, skoro to są wszystko oryginały z apteki, a nie wiadomo co. Dobra, lecimy dalej. 10 ml testosteronu też jakiegoś takiego tajskiego, ale 25%, czy bodajże on był 50%, ale niech będzie, że 25, czyli że jest to stężenie żadne. 1000 tajskich batów, czyli 128 zł. Coś takiego mi pani proponowała, no ale to bez sensu coś takiego brać za taką cenę o takim stężeniu. Następnie lecimy teraz ze środkami z Tigera tajlandzkiego, czyli firmówka tutejsza. Sustanol 1200 tajskich batów, czyli tą mieszankę testosteronu możemy sobie kupić tutaj za 154 zł. Cypionat Enantan, też z Tigera, 1400 tajskich batów, czyli za 180 zł. Masteron z Polfarmy, z farmy, coś takiego, z tej firmy, 2200 tajskich batów, czyli 281 zł. Tak jak na przykład Masteron może być drogi, no bo nie jest to firma tutejsza, tak te testosterony wszystkie z Tigera, z Tajlandii są tu, nawet jeżeli jestem w mieście, gdzie jest drogo, no wychodzi, no są w podobnych cenach, jak można kupić w Polsce, tak? Więc jeżeli jest to tutejszy produkt, na pewno dużo tańszy, bo nie ma potrzeby transportu i tak dalej, kupujemy go tu na miejscu i płacimy tyle, jakie są ceny w Polsce, no to sobie można samemu odpowiedzieć, na ile jest to oryginał u nas w kraju, tak? Czyli generalnie jest podróbka na podróbce, bo jest wszystko w tych samych cenach, a ja kupuję tutaj towar po prostu z apteki i no i płacę tyle samo, co w Polsce. Jakby komentarz jest zbędny, ale wszystko wiadomo. I od dawien dawna takie gówna sobie ludzie wszczykują, że tragedia. Naprawdę, to jak nie popieram specjalnie żadnych jakichś takich dopalaczy, to jest kwestia już, kto chce, niech bierze i tak dalej. Ale no jeżeli się człowiek ma coś już wstrzykiwać, własne ciało, kurde, którego jest częścią ciebie, tak? Żyjesz w tym ciele i walać tam nie wiadomo co, to przechodzi ludzkie pojęcie. Więc jeżeli faktycznie człowiek się decyduje na coś takiego, powinien brać tylko i wyłącznie towar z apteki. No niestety w Polsce jest takie prawo, jakie jest. Nie ma możliwości, żeby normalnie kupić sobie. No ale chciałem powiedzieć chwała Bogu, no ale jest rozwiązanie, są takie kraje jak Tajlandia. Warto sobie nawet na kurację tutaj przyjechać i wakacje i potrenować sobie mocniej, więc czy tu, czy w Egipcie to jeszcze taniej wychodzi wszystko. No ale ceny są takie, a nie inne tutaj, więc to tyle w tym temacie.